Okej, powinienem już być normalnie. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Porządki. Porządki są ważne, więc dzisiaj sobie zrobimy porządek z trzema bardzo ważnymi rzeczami. Myślę, że też tak troszkę tak chcę też się z wami czymś podzielić, troszkę może was też czegoś nauczyć. Więc tutaj przygotowałem takie dwa slajdy, jak robicie prezentacje u siebie w firmach. To jest bardzo dobry slajd przed rozpoczęciem spotkania, żeby ludzie wiedzieli, co mają zrobić. I to jest, jak jesteście takim prostym menadżerem. Ale jak jesteście takim bardziej przytulaśnym, że lubicie na przykład tych ludzi i chcecie, żeby było bardziej kolorowo, to jest druga wersja tego slajdu i możecie zrobić taki ze zdjęciami. Właściwie to jest to samo, jak się ludzie mają zachowywać na spotkaniu z wami, ale że tak powiem, polecam, ja lubię, używam. Dlaczego nie? Ale usłyszałem, miałem bardzo wiele pytań, zapytań, czy będzie prezentacja. No, bo ponoć po jednym z moich performance'ów, gdzie była prezentacja, było bardzo wiele pozytywnych reakcji, więc to oczywiście będzie prezentacja. Jakby to nie było, szczególnie, że robimy dzisiaj robimy porządek. Ogólnie myślę, że z czym zrobimy porządek? Zrobimy porządek ze mną. Tezę, którą postawię, a potem spróbuję ją udowodnić, to jest to, że jestem. Więc przejdziemy sobie, mam nadzieję, swobodnie razem przez takie trzy moduły porządkowe, tak żeby sobie wyjaśnić, o co tak naprawdę chodzi. Więc zacznę od takiego slajdu z lwem, i tutaj na pewno jesteście ciekawi, co się działo przez ostatnie 2 lata. Co ja robię na tym Tajwanie? No to właśnie napisałem strategię do rozwoju rynków, i ten slajd, to jest autentyczny slajd tej prezentacji, właśnie użyłem jako końcowy slajd opisujący naszą strategię, Drugi porządek, który bardzo bym chciał tutaj wprowadzić i wyjaśnić, zrobić też taki trochę powrót do mojej tezy o tym, że jestem. To jest moment, kiedy kilka lat temu zacząłem dosyć mocno interesować się polską marynistyką, historią polskiego żeglarstwa. I tutaj napotkałem dwie bardzo ważne postaci. Jedną z nich był właśnie Eustazy Borkowski, którego widzieliście. Drugim był Mamert Stankiewicz. W bardzo dużym skrócie, nie wchodząc w wielką historię, tych dwoje dżentelmenów było pierwszymi wielkimi kapitanami w historii polskiego żeglarstwa i prowadzili Kościuszkę oraz inne pierwsze transatlantyki, które były w naszej flocie. Eustazy Borkowski od razu wydał mi się kimś wyjątkowym. Jest książka pana Borcharda, Szaman Morski, która opisuje ów dżentelmena Eustazego no, w dosyć karykaturalny sposób, tak się wydaje. Chociaż sam Borchardt mówi, no nie znam wszystkich historii, ale jednak no, to są historie prawdziwe, które słyszałem. Eustazy jawi się tam jako człowiek o niesamowitych umiejętnościach językowych. Ponoć z jednych źródeł mówi o 8 językach, z innych źródeł dowiemy się, że mówił w 16 językach. Dowiadujemy się też o Eustazym, że ma świetny talent aktorski, klasomówczy, świetnie potrafi prowadzić zabawy, jest świetnym liderem tego typu zabaw na pokładzie statków i potrafi zrobić karierę, czasami nie wiadomo dlaczego. Dlatego, że wiele też źródeł mówi, że jest fatalnym nawigatorem, nie potrafi prowadzić statku, nie ma absolutnie zielonego pojęcia, w jaki sposób zarządzać oficerami i statkiem, i wszystko, co mu się wydarza, jest sumą wielkiego szczęścia i umiejętności gry aktorskiej, a nie tak naprawdę umiejętności nawigacyjnych. Zainteresowała mnie ta postać. Zacząłem o tym dużo mówić. Doszedłem do takiej, można powiedzieć, ściany. Już zabrakło mi informacji. Wszystko, co było w internecie, wygooglowałem. Książki, które mogłem znaleźć, przeczytałem. No i właściwie utknąłem w martwym miejscu, ale już wtedy miałem ten pomysł. Ja napiszę dramat. Ja napiszę dramat. Pierwszy biograficzny dramat w moim życiu. Ja napiszę dramat o Eustazem Borkowskim. I co się stało? I kiedy nie mogłem pójść dalej, bo szukałem więcej informacji, ponieważ obraz Eustazego był bardzo jednostronny, a chciałem, żeby był wielostronny. Zacząłem o tym obsesyjnie mówić do wszystkich, kogo spotkałem, i swego czasu, siedząc w kantynie pracowniczej i pijąc kawę z moją koleżanką i rozmawiając trochę o biznesplanie i o tym, w jaki sposób zarządzać KPI-ami, powiedziałem jej o tym, że interesuje się
wszystkim, co może, o Eustazem Borkowskim. I wtedy ona opowiedziała mi, że zdziwiona, odparła, ależ przecież u nas na call center pracuje człowiek, który napisał książkę o Stefanie Batorym, o tym wybitnym wielkim statku, nie człowieku. I przecież on ci może pomóc. Moje zdziwienie było o tyleż większe, że w tym czasie czytałem książkę o Stefanie Batorym, którego autorem był Grzegorz. I jak się okazało, ten sam Grzegorz w mojej firmie pracuje na call center i codziennie odbiera około 200-300 telefonów niezadowolonych klientów, bo się jakaś... Więc dosyć ciekawe. I tym bardziej mi to powiedziało, idź i napisz to. Zadzwoniłem, umówiłem się. Na szczęście Grzegorz już nie pracuje na call center, dostał pracę w archiwum państwowym, więc jak mi powiedział, wcześniej musiał odbierać telefony od niemiłych klientów, a teraz nie robi nic, ponieważ przez 8 godzin siedzi w archiwum, do którego nie przychodzi nikt. Ale napisał książkę, spotkałem się z nim i opowiedział mi historię, co wie. Nie wiedział wiele więcej niż ja, dlatego że bardziej interesowała go technologia i statki, a nie postaci. Ale poinformował mnie, że przecież jest jeden gość, który właściwie pisze biografię ów dżentelmena, którego widzieliście zdjęcie. Że Eustazy Borkowski już ma autora, ktoś pisze o nim i ma mnóstwo niesamowitych informacji. Jest tylko jeden problem. Ten człowiek nie żyje w Warszawie, wtedy byłem w Warszawie. Niestety, według mojego rozmówcy Grzegorza, on żyje w Nowym Jorku i nie jest za bardzo chętny do spotkań online. Jakież moje zdziwienie było po raz wtóry przy tej historii, że ja wtedy siedząc na tej kanapie u Grzegorza miałem już kupione bilety do Nowego Jorku, zupełnie w innym celu. Jak się okazało, kupiłem te bilety również w celu poznania Andrzeja, który pisze biografię Eustazego Borkowskiego. Udałem się do Nowego Jorku, oczywiście umówiłem się z Andrzejem, wielogodzinne, fantastyczne spotkanie, tony dokumentów, które on obsesyjnie mi pokazywał, a ja nie wiedziałem, co robić, czy robić zdjęcia, czy robić notatki, czy pytać o więcej. Wspaniałe spotkanie, które jeszcze bardziej uświadomiło mi, że ten człowiek, Eustazy Borkowski, zasługuje na to, żeby napisać o nim dramat. Całe spotkanie było mega przyjemne, energetyczne, gdzie rozmawialiśmy tak naprawdę, że mamy wybitną postać w polskiej żegludze, mamy wybitnego Polaka i właściwie nie ma dobrych źródeł, nie ma dobrych artykułów, książek o nim. Dało mi to niesamowitą energię. Powiedziałem, muszę to napisać. I nastąpiło tam jeszcze ciekawsze wydarzenie, bo w pewnym momencie Andrzej, który był niesamowicie przyjemną osobą i też dumny z tego, że pokazywał mi rzeczy, o których ja w życiu nie słyszałem, chwycił mnie za dłoń i zadał jedno pytanie. Skąd to k***a wiedziałeś? To było zaskakującym pytaniem, bo do tej pory to ja tylko pytałem, a on mówił i pokazywał. Ale widać było zdenerwowanie, więc zadał mi po raz kolejny pytanie. Skąd ty to wiedziałeś? To było dosyć ciekawe, dlatego że wtedy on pokazał na moją rękę. Jak widzicie tu, kurwa, jak to pokazać? Tu jest kotwica, tatuaż. I wtedy przyniósł kolejny dokument. Położył go na stole. To była aplikacja o wizę w Australii, gdzie Eustazy chciał zobaczyć swoją córkę. W znakach szczególnych w podaniu było napisane, że jedynym znakiem szczególnym Eustazego Borkowskiego jest tatuaż kotwicy na lewym przedramieniu. No co jeszcze? Nie wiem, świat, magia, co jeszcze mi ma powiedzieć i zmotywować mnie? Napisz ten pieprzony dramat. Wszystko ci mówi. Zrobiłeś sobie 3 lata wcześniej tatuaż kotwicy i się okazało, że Eustazy miał dokładnie taki sam, w tym samym miejscu. Spotkałeś człowieka w firmie, której pracujesz, na call center, który pisał książki o tym. Przez przypadek kupiłeś bilety, poleciałeś w tym samym kierunku, żeby spotkać tego gościa, który ci to powiedział. No ale nie napisałem, bo jestem, jak już mówiłem. Ale myślę, że warto się tą historią podzielić. Eustazy, fantastyczny człowiek i mam nadzieję, że kiedyś ktoś o nim coś napisze. Więc teraz wrócimy do mojej prezentacji. Proszę tutaj poczekać, bo tu szeruję screeny. Proszę bardzo. O, Eustazy. Widzicie, miał wiele orderów. Według jednych źródeł żaden order nie był zasłużony. Według innych zasłużył na o wiele więcej. Umarł w biedzie, bez ubezpieczenia.
niedaleko Nowego Jorku, między Nowym Jorkiem a New Jersey, zapomniany, skompromitowany. Szkoda go. Dobrze, ale jesteśmy tu po to, żeby zrobić porządek numer 3. I teraz musimy to przećwiczyć. To, co tutaj jest napisane na tym ekranie, to jest Bolan, czyli Polska. Po chińsku, po mandaryńsku tradycyjnie. Po każdej prezentacji i planie, który prezentujemy na naszych biznesplanach, meetingach i na commercial planach, bardzo często pytamy o feedback. Ponieważ ja bym chciał, żeby moje prezentacje były lepsze. Bardzo proszę Was teraz, jeżeli macie telefony komórkowe, użyjcie ich i zeskanujcie ten QR kod. Wasz feedback jest bardzo ważny. Chciałbym, żeby mój następny performance był lepiej. Kiedy udzielicie mi swojej informacji zwrotnej, będę mógł przygotować jeszcze lepszy. Ale zeskanujcie ten QR kod. Proszę Was, żebyście go zeskanowali i udzielili mi feedbacku, bo feedback jest bardzo ważny. Nie widzę. Najpierw byś go musiał chyba wrzucić gdzieś na ekran. No wrzuciłem. I ma dalej. Mówcie, że nie widać. Ale siedzą, patrzą, on mówi QR kodzie, czy to jest performance, czy to już się skończyło. Teraz QR kod, proszę bardzo, skanować. Widać QR kod, tak? Ma ktoś... Jest, dobrze. Skanować. Feedback jest bardzo ważny. To tyle, jeśli chodzi o porządek. Wszyscy zeskanowane? Dobrze. Udzielić odpowiedzi na pytania. Dodać komentarz. Będziemy się rozwijać. Ku chwale ojczyzny. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że była znana, uznana, dobra i taka subtelna polska artystka performance w programie. Wysłałem ten program DTR-om, mówią, że trzeba ją wyjechać z tego programu.